No mówimy tutaj, proszę Państwa, o tym, że tutaj w Warszawie nie ma tej kultury, że pazerni, że chciwi, chcą mieć, mieć i być, i kształcić się. Już przestaje być modne po prostu. Jak ludzie mają wszystko, no przestają to doceniać. A praca, no jest, ale praca powinna zadowolić. Tyle zarobisz, 1500. No Mareczek zarobi 1200. No bo to żadna praca. No gdzieś tam, coś tam, na 8 godzin dziennie. No taki typowy jeszcze komunistyczny u was kierat na 8 godzin. No przecież można i półtorej godziny pracować. Już ta Elżbieta to jest taka przebiegła i chytra, że ona i w pół godziny potrafi wszystko załatwić. Ja załatwię, powiedziała Elżbieta. Ja wszystko potrafię, Elżbieta powiedziała. Ja wszystko umiem, Elżbieta powiedziała. No i te babki w tych bankach i wydzwaniają, wydzwaniają. A że już, proszę tutaj dopłacić, bo tu złotówki brakuje, powiedziało. Tak to finanse. Pożyczka z Wrocławia, że złotówkę proszę dopłacić. No to ci Polacy tak się tutaj stresują, tak siebie tresują, no to to wydaje mi się jakieś takie nienormalne, że za pieniądze, że dla pieniędzy są okropni, żyjąc w nędzy. No jakiej nędzy? No mogą mieć wszystko, samochody, kosiarki, tokarki. No w nędzy duchowej, myślę, że moi rodzice woleliby, żebym już dawno wyszła za mąż. Ja na szczęście potrafiłam się zbuntować, nie chcę tak żyć, jestem inna, odważyłam się. No i już tak.